powodem, dlaczego zdecydowaliśmy się na tę modernizację, jest kryzys energetyczny, który nas dotknął w zeszłym roku oraz problemy, które dotknęły każdego mieszkańca, nie tylko Bartoszyc, ale i całej Polski, czyli wzrost cen za energię cieplną. No i dlatego spółdzielnia postanowiła szukać rozwiązań, które pozwolą jakby zabezpieczyć energetycznie mieszkańców. Już nie mówiąc, żeby było taniej, ale żeby zachować chociaż poziom finansowy, który pozwalałby naszym mieszkańcom jakby uzupełnić to, co jest do tej pory. Czyli żeby nie powodować wzrostu cen za nowe inwestycje, ale żeby było stabilne źródło, które nam daje poczucie bezpieczeństwa energetycznego. To jest wynik poszukiwań naszych, które tutaj robiliśmy już dłuższy czas. Szukaliśmy firmy stabilnej, dającej nowe rozwiązania, nową jakość. Firmy, która wie, co ma zrobić, aby zabezpieczenie te nowe źródła OZE były stabilne i dawały korzyści dla mieszkańców. I dlatego pojawiła się u nas firma EUROS, która spełniła wszystkie nasze warunki. Wybraliśmy ją jako firmę, która daje tą gwarancję. No i jeszcze trwa realizacja inwestycji. Jesteśmy, powiedzmy, na końcówce inwestycji. Właśnie dzisiaj mamy montaż pierwszego kontenera na jednym budynku. Czekamy za tydzień następny budynek. Inwestycja oczywiście wymagała od nas i od wykonawcy, czyli od EUROS Energy, naprawdę dużego wysiłku i intelektualnego, i fizycznego. Współpraca z EUROS-em przy tych inwestycjach, muszę powiedzieć, że jest na takim etapie dosyć partnerskim. Przede wszystkim to jest zawsze coś nowego. To jest strach przed nowością, to jest strach przed tym, czy to zadziała, czy to da nam ten oczekiwany sukces, to poczucie bezpieczeństwa. Czy ile to będzie tak w sumie kosztowało? Proste pytanie ludzkie naszych mieszkańców, tak? Czy tutaj nie wpadają mieszkańcy w jakieś zagrożenia pożyczkowe, hipoteczne? Tutaj rozwiązanie jest naprawdę na tyle proste i na tyle do wykonania, że tak naprawdę ta inwestycja powoduje to, że przede wszystkim daje bezpieczeństwo ekonomiczne naszym mieszkańcom, daje poczucie bezpieczeństwa energetycznego naszym mieszkańcom, produkuje energię, która jest naprawdę ekonomicznie uzasadniona, a powiedzmy po spłacie inwestycji tak naprawdę koszty relatywnie się zmieniają o 50% w stosunku do tego, co teraz płacimy. No, na pewno przekonało to przede wszystkim wszystkich mieszkańców to, że jest źródło przede wszystkim bezpieczne, czyli dające gwarancję bezpieczeństwa energetycznego, nie mające wpływu jakby na koszty zewnętrzne czy na, powiedzmy, ruchy gospodarcze, które powodują wzrost cen paliw kopalnych. I to przede wszystkim, mam nadzieję, że przekonało mieszkańców, ale przede wszystkim też jakby nowoczesne rozwiązanie, które idzie z duchem nowego świata, nowej Europy, gdzie odchodzimy od węgla. Największym zaskoczeniem to jest to, że po jakby wykonaniu, przy analizowaniu pierwszych, powiedzmy, opłat mieszkaniowych, daliśmy naszym mieszkańcom propozycję łącznie ze spłatą pożyczki i okazuje się, że ponad 90% mieszkańców otrzyma, mimo pożyczki z banku, którą spłacają w funduszu remontowym, relatywnie się zmieni opłata mieszkaniowa. Każdy mniej więcej mieszkaniec będzie miał około 50-100 zł po prostu mniej na opłatach już teraz, w obecnym momencie, przy spłacie pożyczki. Jak najbardziej polecam to rozwiązanie darmo modernizacji, przede wszystkim dlatego, że jak wspomniałem wcześniej, to jest bezpieczeństwo każdego mieszkańca. To jest swoje niezależne źródło, które pracuje tak naprawdę ze źródeł, które są wkoło nas, czyli z ziemi, z powietrza i ze słońca. Tutaj po sąsiedzku jest kotłownia, która jest węglowa, tak, no i emituje gazy cieplarniane, jakie emituje, a te nasze rozwiązania naprawdę są proekologiczne.
Ja myślę, że nie tylko w spółdzielniach, ale na każdym budynku wielorodzinnym to też jest zalecane. Ale przede wszystkim tutaj ze spółdzielni, co mogę powiedzieć, na naszym warmińsko-mazurskim mieliśmy spotkanie ze Związku Rewizyjnego, gdzie przedstawialiśmy takie właśnie rozwiązania. No i z czego się orientuję, wiele spółdzielni idzie też w tym kierunku i szuka takich rozwiązań jak my.